nie gromadzić się. U pana sołtysa Andrzeja. Panie sołtysie, zapraszamy na lokomotywę. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie. Klimat lat 70. czyli pani ja tęskniła życiem. Proszę coś powiedzieć na temat, jakie towary żeśmy stąd odprawiali w świat. Świat to może z tego dworca na pewno, oprócz to był to osobowy, ale następna stacja Niedzielna. Tam chodziły wagony towarowe i przychodziły na przykład do Gorzelni w Ligocie Polskiej. Jabłka, wiadomo na co. Jabłka na konkurs! Drewno była składnica drewna, też drewno z tym obchodziło, no i młode ziemniaki. No takie podstawowe. Tam była towarowa i tak zwana mijanka. A jeszcze chciałem panią z koła gospody z Poniatowic serdecznie dziękować. No, szanowni państwo, ja zaraz oddam głos tutaj konduktorowi. Opowie, czy wszyscy jadą z biletami. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam tutaj pana sołtysa do drugiego wagonu, tutaj osoby, które chcą nam jechać. Panie konduktorze, proszę powiedzieć, dokąd ten pociąg jedzie. Trzeba pojechać na peron stacji wagonu pierwszego, a potem ktoś ukradł wagon jadalny. Kto nie ma biletu, wypada kopem na 4 litery. Dokładnie, a tutaj jest nagrany jakiś piesek przyszedł. Szanowni państwo, już oddaję głos, jeszcze momencik. Panie komendancie milicji, panie Mateuszu, proszę powiedzieć coś, czy jakieś incydenty są na pokładzie pociągu? Czy są planowane? Towarzyszu, pierwszy sekretarzu, melduję, że były nielegalne zgromadzenia, zostały rozpędzone. Mamy też kilku delikwentów uregulowanych w stosunku do służby wojskowej. Nimi się zajmuje obywatel major. Serdecznie dziękuję w imieniu służby. Proszę oddać towarzyszowi sołtysowi. Trzymaj trzymać. Ja tu jeszcze dodam, że na odcinku Kępno Oleśnica było najwięcej siadało osób. To były czasy, gdzie dojeżdżały się do ZMTK, fabryki obuwia, Młyna, to były takie największe Wolecicy, ale też dużo ludzi jeździło do jego pola, do Polaru, do WSK, do Stolarki. Stąd wsiadali pasażerowie, tak, z Ligoty, z Dębowego Dworu, parę osób z Ostrowiny, Kolonia, w stronie całej Poniatowice. No to tutaj, jak już wysiadali pasażerowie w Poniatowicach, to się jechali do Kępna, mówi, że wreszcie jest Boga. Jeszcze raz dziękujemy gospodyniom z Poniatowic i z Ligoty Polskiej, rozumiem. A tutaj pies, który jeździł koleją, jak ten pies się nazywa? Ten pies się nazywa Rosja. Tak. Serdecznie dziękujemy. Panie konduktorze, ile będzie przystanek V? Jeszcze 10 minut, tak, żebyśmy wszystko zjedli. Trzeba zapłacić. O, są złote monety u Franka. Szanowni państwo, serdecznie dziękujemy. Chwilkę tutaj postoimy. Idziemy skosztować tutaj swojskich wyrobów. Zapraszamy, jakby ktoś chciał zamieszkać w Poniatowicach. Działki tanie, czyste powietrze, woda ze studni, ogórki kiszone cały rok. Co tu jeszcze jest? Stacja też jest, po której nie jeżdżą pociągi osobowe, ale zawsze można wsiąść do towarowego. Ale najważniejsze jest to, że są super ludzie. Panie majorze, proszę też coś powiedzieć na temat tutaj poborowych, którzy jadą z nami w pociągu.
Powiem tak, nie jest źle. Praktycznie nikt się od służby tutaj w naszym pociągu nie miga. Nie ma z tym tragedii, tutaj obywatel, sierżant może to poświadczyć i potwierdzić. Tylko problem mamy ze studentami. Tutaj jeden student na mnie patrzy. Tak, pan właśnie. To obywatel. Tutaj następny. To pan nam może powiedzieć, dlaczego pan się miga od służby wojskowej? Teraz to nie mają nic do powiedzenia, bo nad akademikami to krzyczą. Z komórną, ja słyszałem, zaraz proszę go wprowadzić. Mam dół, wujek, mocniej tam. Co obywatel może nam powiedzieć w sprawie poborowej na tym pociągu? Obywatelu majorze, no zdarzają się nasze, mamy to przecież kibica tego. Mamy kibica, to mi było zawsze wiadomo, co to, tak? O, to mi było posiągi, bo ja do Jarocina. Tak, lepiej to mi było, tak, nie ma to jest takie. Ale wyłapiemy, mamy jeszcze parę drogi, wyłapiemy. Obywatelu, pierwszy sekretarzu, na waszą cześć, trzy razy, ura, ura, ura! Obywatelu, milicjancie, na cześć naszej gospody, ura, hip, hip, ura, hip, hip, ura, ura, ura! Serdecznie dziękujemy. Pozdrowienia dla naszych maszynistów. Naprawdę chłopaki. Szanowni Państwo, że dzisiaj jesteśmy u Was. W momencie, kiedy ochrania będzie mówił o czarnej odjeżdżać. Tabor wypożyczony z Stowarzyszenia KSK Wrocław. Szefem tego jest pan Ryszard Poduszek. SM30, to są lata 50. My dzisiaj chcemy pokazać, że po tym szlaku mogą jeździć pociągi historyczne, bo jesteśmy pociągiem historycznym, nie jesteśmy pociągiem retro, ale pokazujemy, żeby ten ruch osobowy mógł wrócić na tę linię. Oddaję głos konduktorowi. Proszę teraz, widziałem jakiegoś złodzieja, więc nie policjant, a właśnie ten złodziej i nie policjant złapie. Dobrze, trzeba, ten jest mały złodziej, dobrze. Trzeba go złapać i trzeba go do czupy wsadzić. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję. Następny przystanek mamy króciutki, Giemielny, żeby zrobić zdjęcia. Potem raz, dwa jedziemy do Sycowa, gdzie burmistrz Sycowa nas będzie witał. Później jedziemy dalej, staniemy na chwilkę w Bralinie i później do Kępna. W drodze powrotnej tutaj będziemy gdzieś koło godziny 14. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam, podwodzą tutaj sołtysa Andrzeja do wagonu drugiego, trzeciego. Mamy mało miejsc, ale rozumiem, że panowie, panie na kolano. Na kolana biorę. Tak, o, szanowni Państwo, muszę tego pana, ten pan przyjął z Kanady specjalnie na pociąg. Panie Kanadyjczyku. Nieuczesany jestem. Tak. Parę słów. Jak tutaj, dlaczego pan się przeprowadził do Poniatowic? No, Poniatowice to super, to good wioska. Także tutaj jest super people. Dziękuję. Milicja, gdzie jest milicja? Ten pan ma dolary. Proszę go. Ładnie, co prawda kanadyjskie. Szanowni Państwo, pan Andrzej Gołąska, 14 plus Ułanów Jazłowieckich Stowarzyszenie, jadą z nami w pociągu repatriantów, dziś w roli Kanadyjczyka. Ja też ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pociągu. Wejdźcie sobie, zjedźcie. Oh, gracious.
adapteru, wziąłem sobie taki adapterek. Co to za... Będziemy kręcić... Za milicja jak nie legitymuje. Są w mniejszości, więc... Adapterek, cyk, bambino leciało, bambino miałem, się. Miałeś, pan, miałem! To jest piękna historia, bo nie miał bambino. Bo ten to trochę... Małej i jeszcze płyta na zewnątrz wystawała. Ale były jeszcze pocztówki takie. Są. Archiwum w domu leżą. Patrz pan, jest pocztówka. Nie mieć zmartwień. Chłodne piwo. To był budynek zagradowy. Szanowni Państwo, towar, który był przywożony na stację, to był jeszcze jeden tor i ten towar się ważyło. Z tyłu była spedycja, na każdej stacji była spedycja, można było kupić nawozy, węgiel, rzeczy bezpośrednio z pociągu, samo nadać paczkę. Linia 181 łącząca Oleśnicę z Kępnem, to jest Herby, stacja Herby. Ta linia ma przeszło, Oleśnicka stacja ma 150 lat, ta linia ma około 140 lat. Od 20 par lat była zamknięta, dzięki naszym staraniom przywrócono ruch towarowy i być może zostanie przywrócony ruch osobowy. Była to najkrótsza linia do Warszawy, budowana w kilku odcinkach. Najpierw było z Drezna do Wrocławia, z Wrocławia do Oleśnicy. Oleśnicka linia kolejowa z Wrocławia do Oleśnicy, czyli linia 143. Proszę Państwa, 151 lat. W tamtym roku mieliśmy uroczystość 150 lat połączenia prawego brzegu Odry między Oleśnicą i Wrocławiem. W tym roku Oleśnicka stacja obchodziła 151 lat. No, widzimy wszyscy, jak to wygląda, ale ja się bardzo cieszę, że Państwo z nami wydali się fajną podróż. Pokazujemy to piękno kolei, jak to kiedyś wyglądało. Przenieśliśmy Państwa, tak, pociąg repatriantów, przenosimy Państwa w czasy 40, teraz to czasy 70. Mamy milicjantów, wojsko. O co to robimy? Pokazujemy, jak kiedyś wyglądała kolej, tak? Setki, tysiące ton towarów było przewożone. Miliony ludzi jeździło koleją w latach 70., w latach, powiedzmy, tej głębokiej komuny. A teraz na przykład na tej linii ruchu osobowego nie ma. Miejmy nadzieję, bo takie podczynania są robione. Kępno i Syców, Oleśnica, żeby ruch przewrócić. Szanowni Państwo, linia 181 to jest taka sytuacja, że była budowana przed I wojną światową jako najdłuższą linią do Warszawy. Ze względów już linia za Kępnem, gdzieś tam był na granicy teraz województwa łódzkiego, był zabór rosyjski. Rosjanie się nie zgodzili na pociągnięcie tej linii 180 w stronę później Wielunia i ta linia schodzi z powrotem na Śląsk. Bez sensu, ale Rosjanie się obawiali, że Niemcy ich najadą. Były plany, proszę zobaczyć. Do tego zobaczyć, proszę. Kolej już wykupiła tereny, żeby puścić dwa tory. Plany do lat 70. były takie, że elektryfikowanie było to najkrótsze połączenie do Warszawy. Przez Oleśnicę, Kępną, Wieluń, na Łódź, tak jak idzie S8. To jest najkrótsza. Teraz najkrótsza jest przez Częstochowę. Czy jest najszybsza, bo ja mam 70. No też przez Kraźnia, to dalej jedziemy dookoła. To była najkrótsza linia, która już była budowana praktycznie 140 lat temu. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że za miejscowością, poprosimy pana, za miejscowością Syców, a będzie taki przystanek Kozia Wielka, była granica między II Rzeczpospolitą a III Rzeszą. To było
bo była historyczna granica, gdzie w 1939 roku przebiegała ta granica. Więc Sycuch był miastem granicznym, bardzo ważnym miastem. Oleśnica było bardzo ważnym ośrodkiem wojskowym. Zlot niski. Bardzo dobrze. Hipis, proszę zobaczyć. Jest bardzo dobra reakcja. I kajdany, i Porządnych ludzi się czepiają. Następny przystanek Sycuch. Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ktoś chce kupić stację kolejową i wyremontować, może być tak, że Oleśnica nie przejmie stacji, to ja proponuję, żebyśmy się zrzucili, może sami ją kupić. Na granicy zatrzymamy się, ale nie będziemy się podać nas. Ja powiem, w którym miejscu była ta granica, bo jest ruch. Teraz w tym miejscu przebiega granica między województwem dolnośląskim a województwem wielkopolskim. W tym miejscu przebiega. Proszę zobaczyć, jeszcze w historii. Oleśnica kiedyś była stacją węzłową. Z Oleśnicy były odprawiane w latach 70. pociągi. Można było pojechać do Gniezna, do Chojnic, do Opola. Mieliśmy własną parowozownię. W latach 70. Do Chojnic, to jest linia, która było bardzo dużo pociągów. Odprawiano na oleśnickiej stacji. Pracowało 400 ludzi. Na samej stacji. W lokomotywowni pracowało 400 ludzi. CNTK Oleśnica pracowało 3,5 tysiąca ludzi. W samej Oleśnicy kolejarzy było około 40 ludzi. Tak, to było. Oleśnica była stacją węzłową, teraz nie jest. Nie, panie. Pan przewodniczący pracował w ZNTK, potem zamykał ludzi w więzieniu, bo też pracował w więzieniu. Więc proszę, on wie o wiele więcej niż ja. Ja jeszcze tylko taka malutka sugestia i przepamiętam, jedziemy. Wszyscy interesują się, wiadomo, II wojną światową. Już co niektórzy tylko pamiętają czas. Bardzo dużo mówi się o czasach międzywojennych. Bardzo mało teraz się mówi o tych latach od 50 do 80. Tak? My pokazujemy, że był taki okres. Oleśnica była potężnym ośrodkiem przemysłowym. Stąd te sztandary, które wyciągniemy w Sycowie. Jest tam napisane, jakie były organizacje związkowe, socjalistyczne, powidowskie. Taka była historia. My tym pociągiem nie chcemy czcić tych, którzy go stworzyli, ale pokazujemy naszą historię, którą żeśmy... Państwo to pamiętacie, niektórzy ludzie młodsi tego nie pamiętają. Pamiętają, że była wojna światowa, a potem nagle w czasy naszego prezesa, nadprezesa, tak? Ale jeszcze jest pomiędzy coś tam, które powinniśmy też... Szanowni Państwo! Dobrze! Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy! Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być. A prywatny być blondynem, mieć na głowie włosów las i na łóżku z baldachimem robić coś nie jeden raz. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. O nie, byle nie do Warszawy. Być ponadto, co nas boli, co ośmiesza tylko nas. Wypić z wrogiem, bez
troszkę soli, dobry panie, pozwól nam nie oglądać wiadomości, paru gościom krzyknąć pas, złotej rybce ogryziości za to, co przyniosła nam. Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, godnym i wesołym być. Nic nie robić, mieć na